Pamiętasz to uczucie, kiedy wchodzisz na egzamin, dostajesz pytania i nie masz pojęcia, jak na nie odpowiedzieć, mimo że jeszcze parę godzin wcześniej zrobiłbyś to bez problemu? Jeśli miałeś taką sytuację, to dlatego, że silny stres, który poczułeś w swoim ciele, sprawił, że przesłanie informacji między półkulami twojego mózgu było mocno utrudnione. I dlatego nie mogłeś sobie nic przypomnieć. Dlatego pozbycie się nadmiernego stresu przed egzaminem to coś, co może znacznie ułatwić ci życie i bardzo pozytywnie wpłynąć na twoje wyniki. Zobacz, jak tego dokonać w trzech prostych krokach. Krok pierwszy. Zauważ, że się stresujesz. Często to będzie najprostsze zadanie, ale wbrew pozorom nie zawsze tak jest. Czasami możesz być bardzo zestresowany, ale zupełnie nie zdawać sobie z tego sprawy, zagłębiać się w wizjach swojej wielkiej porażki i tego, co inni sobie o tobie pomyślą, kiedy się o tym dowiedzą. Więc bardzo ważne jest, żebyś zatrzymał na moment wszystkie czarne scenariusze i zorientował się, że w danej chwili czujesz w swoim ciele stres. Badania pokazują, że nazwanie w myślach uczucia, które przeżywasz, może zmniejszyć jego intensywność nawet o połowę. Krok drugi. Nie próbuj walczyć z tym uczuciem. Nie mów sobie, tylko się nie stresuj. Nie mogę się stresować. To nie tylko nie działa, ale wręcz pogorszy sprawę. Zamiast tego zaakceptuj ten stan i nie próbuj z nim walczyć. Wręcz podziękuj w myślach swojemu ciału za to, że próbuje się z tobą komunikować. Krok trzeci. Zrozum, że stres, który czujesz, nie jest spowodowany przez żadne zewnętrzne wydarzenie czy czynnik, tylko przez twoją interpretację tego czynnika. Na pewno są ludzie, którzy postawieni w twojej sytuacji zupełnie by się nie stresowali i podeszli do tego egzaminu z totalnym spokojem. Są też tacy, którzy stresowaliby się jeszcze mocniej i byliby całkowicie sparaliżowani na samą myśl o tym, że mogą nie zdać. Zauważ, że stres przed egzaminem jest tym większy, im większą wagę nadajesz samemu wydarzeniu. Prawdopodobnie, jeśli według ciebie egzamin zaważy o całym twoim życiu, to stres będzie bardzo duży. Natomiast na pewno nie będziesz się stresował przed sprawdzianem, który wiele nie zmienia, albo który możesz poprawiać w nieskończoność za darmo i bez większych konsekwencji. Kluczowe jest zatem, żeby zmienić swoją interpretację tego wydarzenia. Większość twoich wyobrażeń na temat tego, co się stanie, jeśli nie zdasz, jest mocno wyolbrzymiona. Żeby się o tym przekonać, zróbmy mały eksperyment. Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzi cię telefon od znajomego i dowiadujesz się, że oblałeś egzamin. Doszczętnie. Tak mocno go oblałeś, że pierwszy raz w historii nie pozwolą ci go nawet poprawiać, bo nie widzą dla ciebie żadnej nadziei. Wyobraź sobie, jak byś się wtedy czuł. Co zrobisz w takiej sytuacji? A teraz wyobraź sobie zupełnie inną sytuację. Budzisz się w szpitalu. Od lekarza dowiadujesz się, że miałeś poważny wypadek samochodowy. Masz złamany kręgosłup w odcinku szyjnym i już nigdy nie będziesz chodził ani ruszał rękami. Oprócz tego w tym wypadku zginęła cała twoja rodzina. Tylko ty przeżyłeś. Nie miałeś żadnego ubezpieczenia, jesteś zdany wyłącznie na siebie. To ćwiczenie będzie miało sens tylko wtedy, jeśli włączysz pauzę i naprawdę wczujesz się w tę sytuację. Zrób to teraz. A teraz, kiedy leżysz w tym szpitalnym łóżku, zdruzgotany tymi wszystkimi wieściami, nagle słyszysz dzwonek swojego telefonu. Budzisz się. Okazało się, że to był tylko zły sen. Jesteś nadal zdrowy, a twoja rodzina cała. Odbierasz telefon i dowiadujesz się, że oblałeś egzamin. Jak teraz się czujesz? Zachęcam, żeby wypróbować tę metodę w praktyce, bo dopiero wtedy będziesz mógł poczuć jej pełną moc. A jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, polecam również mój film Nie martw się, czyli 7 pytań, które zmiażdżą każdy twój problem. Jeśli chcesz sprawdzić, jak bardzo jesteś podatny na stres, zachęcam cię do rozwiązania darmowego testu świadomości i głębokiej pewności siebie, który znajdziesz na jakzdobywać.pl.
A jeśli wideo Ci się podobało i chcesz więcej w przyszłości, to subskrybuj ten kanał albo polub moją stronę na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.